Marcin Możdżonek po raz kolejny wpisał się w szkodliwą dla zrzeszenia narrację stosowaną przez łowczego krajowego Pawła Lisiaka i jego kumpelski zarząd główny w składzie Ewa Kraska i Damian Przestacki. Paweł Lisiak, Ewa Kraska i Damian Przestacki, którzy systematycznie ignorowali posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej, pojawili się na zwołanym przez zarząd główny pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu. Dla poprzedniej Naczelnej Rady nie podawano nawet wody do picia, a nadzwyczajny zjazd delegatów musiała ona zorganizować za własne pieniądze. Tymczasem dla nowej Naczelnej Rady znalazły się nie tylko przekąski, lecz i ciasteczka. Warto zauważyć, że to posiedzenie zwołane i namaszczone przez zarząd główny Pawła Lisiaka odbyło się z naruszeniem uchwały Naczelnej Rady, która uchyliła uchwałę o zwołaniu pierwszego posiedzenia. Powody uchylenia nie były błahe, bo nie zostały dopełnione przepisami procedury. Między innymi nie spłynęły protokoły ze wszystkich okręgów, nie było potwierdzenia prawidłowości dokonanych wyborów, a w kuluarach mówiono, że w co najmniej 10 okręgach wybory członków Naczelnej Rady odbywały się z rażącym naruszeniem przepisów. Marcin Możdżonek, wpisując się w narrację Pawła Lisiaka, rozpoczął podobnie jak jego mentor od lekceważenia łowieckich standardów. Mimo, że wysokość składki członkowskiej została prawomocnie uchwalona, to nie uznając, podobnie jak Paweł Lisiak, działań swoich poprzedników, z naruszeniem przepisów statutowych zwołał posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej na dzień 28 grudnia w jednym tylko celu, aby zdublować prawomocną uchwałę o wysokości składki i uchwalić dubla tej uchwały z taką samą wysokością. Naruszył tu zapis statutu PZŁ, który mówi, że zwołanie posiedzenia Naczelnej Rady w systemie hybrydowym nie jest prawnie możliwe. W wywiadzie, który z Marcinem Możdżonkiem przeprowadził Miłosz Kościelniak-Marszał, występujący pod szyldem Instytut Analiz Środowiskowych, padło stwierdzenie. Nowa Naczelna Rada Łowiecka wychodzi z założenia, że wszystkie uchwały podejmowane od 14 marca obecnego roku są nie aktami, są niebyłe i Ministerstwo Klimatu i Środowiska również przychyla się do tej opinii, więc musieliśmy to zrobić. Mówimy więc, sprawdzam. Otrzymaliśmy pismo podpisane przez Marcina Możdżonka i kierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym, wpisując się idealnie w działania Pawła Lisiaka, Marcin Możdżonek domaga się uchylenia wszystkich uchwał podjętych przez nas ustępującą Naczelną Radę Łowiecką od dnia 14 marca 2023 roku do końca kadencji. Jest to ten okres, który Edward Siarka uznał, że skoro kilku nieposiadających kręgosłupa członków Naczelnej Rady Łowieckiej z biznesmenem zarabiającym kokosy na łowiectwie Tomaszem Pilarzem zrezygnowało z członkostwa w Radzie, to przestaje ona istnieć. Bardziej pokrętne intrygi nie można było wymyślić, ale nie o logikę w tym działaniu chodziło, lecz o to, by skrępować działania Naczelnej Rady, która nie pozostawała ślepa i głucha na trwonienie pieniędzy pochodzących z kieszeni myśliwych i zamiatanie pod dywan licznych nieprawidłowości. Do nich należy m.in. oddanie w całości kilku OHZ-ów, wywładanie Tomaszowi Pilarzowi i rezygnacja z dochodu, jakie mógłby uzyskać PZŁ, organizując w nich polowania komercyjne, tak jak to robi Tomasz Pilarz, ponownie wybrany na członka Naczelnej Rady w Okręgu Sieradzkim. Edward Siarka, uchylając uchwały Naczelnej Rady piętnujące skandaliczne działanie Pawła P., podjęte tylko na jednym posiedzeniu, nie uchylił jednak wszystkich uchwał. Brak uchylenia uchwały dotyczącej Pawła P.
wywołało powszechne zdziwienie. Okazało się, że Naczelna Rada Łowiecka według Siarki i Lisiaka nie ma mocy do podejmowania uchwał w sprawach niewygodnych dla wierchuszki władzy, zachowuje jednak moc uchwałodawczą w sprawach, które Edwardowi Siarce i Pawłowi Lisiakowi odpowiadają. Naczelna Rada, rzekomo nieistniejąca bez Tomasza Pilarza i jego kilku kumpli, ma moc uchwałodawczą w przypadku, gdy swoją uchwałą piętnuje Pawła P. za jego skandaliczne działania, lecz traci w oczach Siarki Lisiaka tę moc, gdy jej uchwały godzą w skandaliczne działania Łowczego Krajowego i jego kolesiów z Zarządu Głównego. Najwyraźniej sprzyjający zgoła zbójnickiemu działaniu Pawła Lisiaka Edward Siarka obawiał się krytyki, gdyby uchylił uchwałę, która dotyczy tak skandalicznej sprawy jak ostentacyjne łamanie prawa. Nie po raz pierwszy Edward Siarka zademonstrował wybiórcze stosowanie prawa. Podobnie niekonsekwentny jest Marcin Możdżonek, składając donos do ministra klimatu, że Rafał Malec nie przekazał mu dokumentacji. Jednocześnie w tym samym zdaniu stwierdza, że otrzymał ją od pracownika zarządu głównego PZŁ. Tym stwierdzeniem Marcin Możdżonek kolejny raz potwierdza, że nie zna procedur obowiązujących w PZŁ i nie chce wiedzieć, że dokumentacja przechowywana jest w biurze zarządu głównego i to zarząd główny, czyli w tym przypadku Paweł Lisiak i jego przyjaciele z zarządu głównego za nią odpowiadają. We wspomnianym piśmie Marcin Możdżonek wyraźnie akceptuje te bulwersujące myśliwych działania Edwarda Siarki i Pawła Lisiaka, domagając się uchylenia wszystkich uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej podjętej po dniu 14 marca 2023 roku. Pośród tych uchwał Marcin Możdżonek kwestionuje m.in. zobowiązanie prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej do podjęcia działań w stosunku do Pawła Lisiaka, powołanie okręgowych rzeczników dyscyplinarnych i okręgowych sądów łowieckich, odmowę zatwierdzenia przez Naczelną Radę sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd Główny za rok 2019 i 2021, uchwałę ustalającą wysokość składki członkowskiej, uchwałę powołującą kapitułę odznaczeń łowieckich i jej przewodniczącego, uchwały powołujące prezesa Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, a także sędziów Głównego Sądu i zastępców Głównego Rzecznika. Wnosząc po treści kwestionowanych uchwał, Marcin Możdżonek zmierzał do zniwelowania tych decyzji, które miały skutkować koniecznością rozliczenia Zarządu Głównego z tych działań, które powszechnie postrzegane są jako trwonienie naszej wspólnej kasy oraz ukrócenia samowoli finansowej Pawła Lisiaka, w tym m.in. wypłacanie sobie wynagrodzenia nieustalonego przez pracodawcę, czyli Naczelną Radę Łowiecką. Uchylenie tych uchwał miało pozwolić na dokonanie wyboru łowieckiego wymiaru sprawiedliwości, czyli głównego rzecznika i główny sąd w takim składzie, który umożliwiłby uniknięcie odpowiedzialności za ewentualne łowieckie i finansowe przekręty z udziałem najwyższych władz PZŁ, o których głośno w środowisku myśliwych. W swoim elaboracie Marcin Możdżonek racjonalnie zauważa, że poprzednie ministerstwo wykazało się szczególną obfitością działań, zwłaszcza w zakresie uchwał podejmowanych przez Naczelną Radę Łowiecką. W tym miejscu trudno odmówić mu racji, tym bardziej, że faktycznie Edward Siarka wykazał się szczególnym zaangażowaniem w obezwładnianiu Naczelnej Rady Łowieckiej, sprzyjaniu patologicznym zjawiskom, zwłaszcza w kontekście podporządkowania łowiectwa grupom biznesowym i kumoterskim oraz szkodzeniu wizerunkowi Polskiego Związku Łowieckiego. O ile jako urzędnik państwowy miał prawo
do podejmowania różnych decyzji tyczących łowiectwa, to jako członek Polskiego Związku Łowieckiego w mojej i nie tylko mojej ocenie sprzeniewierzył się idei łowiectwa, zachowywał się wyjątkowo nieetycznie i działał na szkodę PZŁ. Pismo zawierające wiele pouczeń i instrukcji, jak według Marcina Możdżonka powinno postąpić ministerstwo, nie znalazł zrozumienia. Ministerstwo w odpowiedzi pouczyło Marcina Możdżonka, że zgodnie z prawem postępowanie wszczynane jest z urzędu, a nie na wniosek strony. Czyli tłumacząc na język powszechnie stosowany, ministerstwo pokazało Możdżonkowi miejsce w szeregu. Zapewne brać łowiecką zainteresuje to, jaki skutek wywołało pismo Marcina Możdżonka domagające się dalszej destrukcji PZŁ. Ministerstwo Klimatu i Środowiska stwierdza kategorycznie, że wszystkie uchwały podjęte przez ustępującą Naczelną Radę są ważne, znajdują się w obrocie prawnym i podlegają bezwzględnemu wykonaniu. Dla mnie szarego myśliwego oznacza to tyle, że Zarząd Główny pod wodzą Pawła Lisiaka zwołał pierwsze posiedzenie samowolnie i bez wymaganych procedur. Dokonane wybory prezydium są nieważne, bo dokonano ich na spotkaniu towarzyskim, przy kawie i przekąskach. Marcin Możdżonek nie jest prezesem Naczelnej Rady, a tak zwana stara Naczelna Rada Łowiecka działa nadal. Prezesem jej w dalszym ciągu jest Rafał Malec, na którym ciąży teraz obowiązek zwołania Naczelnej Rady Łowieckiej, dokonanie potwierdzenia prawidłowości dokonanych wyborów przez okręgowe zjazdy, podjęcie uchwał pozwalających Łowczemu Krajowemu na zwołanie pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady, na którym wybrane zostanie prezydium oraz prezes. Na kanwie tych spraw jawi się pewna specyficzna mentalność łowieckich celebrytów. Miłosz Kościelniak-Marszał dziwnym trafem, chyba jako jedyny przedstawiciel mediów, pojawił się na sali obrad tego nieformalnego posiedzenia Naczelnej Rady, na którym dokonano wyboru prezesa i natychmiast przeprowadził wywiad z Marcinem Możdżonkiem. Były sędzia Głównego Sądu Łowieckiego, adwokat, dziennikarz, bodajże jedyny aktywny członek robiący wiele szumu wokół siebie, fundacją z analizą w nazwie, nie przeanalizował i ani słowem nie zająknął się nad bulwersującymi działaniami Zarządu Głównego, wątpliwościami co do zwołania pierwszego posiedzenia i wyboru prezydium oraz prezesa Naczelnej Rady i całego bałaganu, w jaki wpisał się także Marcin Możdżonek. Ograniczył się jedynie do łaszenia się i bałwochwalczego zachwytu dla nowego prezesa i zorganizowanego na prowadzonym portalu akcji wsparcia Marcina Możdżonka. Akcja przeszła bez specjalnego odzewu. Pełniąc tyle funkcji wymagających przestrzegania zasad etyki, w mojej ocenie powinien zachować się bardziej obiektywnie oraz bardziej krytycznie.